Szczury, szczury, szczurki, szczurzełki, szczurzątka. Sorry, tak jakoś. A ja witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem znajomy szynszyla kajzerowego, to jest Warhammer 2 Total War. Przypomnę mapę w górze. Co to za bandyty do mnie płyną? No po co ty tu płyniesz, bandyto jeden judaszowy? Łapę w górę, soczysty komentarz. Powiem wam, że podoba mi się. To problem trochę pozmienia. Na przykład mam takie nieodparte parcie, żeby postawić wieżyczkę obserwacyjną, ale niestety się nie da. Ale za to możemy skolonizować osadę. Myślę, że nie będziemy, chociaż wyższy poziom od razu? Nie, bo ja bym chciał od razu wbić jak najwyższy poziom i potem najwyżej z tego zżarcia zbijać. Bo jeszcze nie do końca wiem, jak to działa. Pierwszy raz gram tą frakcją. A, kolonizacja nam zabiera połowę armii. To dobrze, bo właśnie wiemy, że na horyzoncie zbliżają się elfy, więc dobrze, że pół armii straciliśmy. Nice! Władza nad południem, utrzymaj, okej, okay. Spaczeń 2. Prowincja zabezpieczona, o, to jest bardzo ważne. Otrzymujesz misję, wydaję zarządzenie. O, no i to takie misje ja lubię, bo tu wchodzimy, zarządzanie, co mamy? Wytwarzana żywność 2, spaczenie, o, to by się przydało. Koszty werbunku, to też by się przydało, ale w sumie na razie nie. Koszt minus 10, rozwój, ej, bardzo fajne rzeczy mają, bo tak te elfy jak grają, to tak trochę bida, a tu, o, brak skażenia. Czemu mamy brak skażenia jako, ja nie rozumiem, o co chodzi, ale spoko. Ale chyba wrzucimy sobie to, bo to chodzi o wytworzoną żywność plus 2, szybciej wbijemy większy poziom i spaczenie skrajwenów plus 3. Bo właśnie nie do końca też wiem, chyba też przez budynki można gdzieś to, o, tu można specjalny budynek postawić. Przez budynki boostujemy też żarcie chyba, przychody, rozwój, spaczenie skrajwenów, brak skażenia, śmietnisko. Jak możemy żarcie? Możemy jakoś żarcie produkować? Spaczenie, ład, gdzieś tu na jakimś poziomie coś robimy. Nie wiem, czy możemy produkować żarcie. No to zrobimy obóz myśliwski. Do rekrutu jeszcze go mamy? Mamy trzech procarzy, mamy... Kurde, te ogry. Ja połowę też ogrów, ponad połowę ogrów straciłem! No co za z bandyty mi ogry pokradły, no. Nie podoba mi się to. Dobra, więcej tych śmiesznych szczurzątków. Myślałem też, czy nie powołać kolejnej armii, ale wtedy byśmy tracili ten, bo każda armia to jest minus jeden żarcia. Minus jeden marcheweczki dla naszych tych, więc ja na razie, kurde, bo... Dobra, poczekajmy. Na razie... Cicho, Quick, spokojnie. Ja zaraz wymyślę, jak te elfiaki pokonać. Ty jedną turę musisz pauzować. Tu nic nie można zbudować, To to, żeśmy się nagrali w tej turze. Kurde, kusimy, żeby drugą armię zrobić. Kusi mnie bardzo. Jaki mamy? Plus 81. W następnej turze będzie upgrade osady, nadwyżka... Dobra, zobaczymy. Dobra, cyk. Zrobiliśmy questa na wydanie tego edyktu, otrzymujesz misję, dopiero by zbudowano określoną liczbę występujących kolonie musimy zbudować. Nie wiem, czym jest kolonia, utrzymano misję z werbuj lorda. No to już mi gra od... Co zjednoczeni przeciwko nam? My jesteśmy klanem Mors, tak w ogóle. Klan Molder, klany to są ten. A, w ogóle jeszcze miałem, czekajcie, bo tu widzę, że jakieś flotylle przypłynęły. To jest ten nasz... to są te szczury z północy. Żelenem mi przypłyną i moją osadę przeatakują, to się obrażę. Mamy pakt o agresji, więc raczej nie wiem. Tu elfy są, więc tu raczej bitwa nas czeka. Tak, jesteśmy dość mocno pobijani. Nie wiem, czy jednej tury nie... Kurde, a jak oni zajdą na ląd? Jak oni będą mieli ograniczony ruch, nie? Bo jedną turę chociaż poczekam na te uzupełnienia. Ajajaj, mi nie chcę armii potracić. Jedną rzecz chciałem sprawdzić. Czy my jako szczury... Tu nas zaatakował, ten nas zaatakował. Nie graniczymy z nim, chyba że przez te góry da się przejść. On wytwarza spaczeń, kamień, kamienny spaczeń wytwarza bandyta w osadzie. Czy my możemy robić konfederację jako te szczury? Możemy robić konfederację, ale nie wiem, czy szczurami da radę zrobić konfederację. O, minus jeden żarcia, dlaczegoż to? Zmiana w tej turze. Nice, fajnie, że tracimy jeden żarcia tak z dupy. Podoba mi się to. Przychody, produkcja żył lotniczych, spaczenie, limit żywności plus 5. To jest limit żywności plus 5, spaczenie zapewnia. Kurde, nie wiem jak to żarcie zdobywać, ale spokojnie, zaraz to rozkminimy. Zrekrutuj mi pszczolaki, może jeszcze z dwóch włóczników mi zrekrutuj i tu jest pełna ten. I chciałbym tutaj powołać, i tak mamy questa, żeby zwerbować lorda. Wataszka, szary prorok. Szary prorok to jest magik, nie? Bo agentów jeszcze nie możemy. Co to jest? Skajweńskie zaklęcia zniszczenie, skajweńskie zaklęcia zarazy. Nie wiem, czym to się różni, ale są inne typy. Ranienie agresorów, obrancerz obrona.
Szansa na powodzenie zasadzki, dyscyplina, wszystkie jednostki. O dyscyplinę możesz. Krara Herorami, szary prorok zniszczenia. Nie wiem, czym się różni zniszczenie. To są pewnie jakieś inne rodzaje zaklęć dla czarodziejów. Szkoda, że nie są opisane, co dają. No nie, tylko nazwa się zmienia, to nie zobaczymy. Dobra, tego typa. Lojalność 1-6. No nic, dobra, zwerbujemy typa. Dziękuję. Spaczeń plus 4. I zwerbuj mi, no na razie mam jeden slocik, to zwerbujesz mi tylko tych konbraci. I jak oni się zesantują, pójdzie. Czy wy zostawiliście pustą osadę? No. Ale to jest duża osada, tu będzie jebutny garnizon. No właśnie, łucznicy, bramy, mury. Bo moglibyśmy jedną osadę, jedną armię pójść tu, a drugą tam. Bogaty też, ej, my dużo zarabiamy jak na takie szczurze dwie oczy. Trochę bogaci jesteśmy, ja nie chcę ich zmówić, ale te szczurki bogate. Ty uciekli, no nie! Ale wracać tu bandyci, zobaczyli szczurzo armię i uciekli. To jakby Brytole się z Amerykanami, płynęli nad Gwineę i zobaczyli, że Niemcy... O, wał atlantycki, niby tam nie jest zrobiony, ale mają KM-y, to wracamy. Popłynęli z co to jest? Piraci z południowego oceanu, kim wy kurwa jesteście? Nie wiem skąd oni tu się wzięli. Czy wy jesteście frakcją? Wy jesteście jakąś hordą. Okej, okay, pogadajmy, przyjaciele. Paktion i agresji. Nice, przyjaciele. Możecie się tu osiedlić i zostajecie się pożywieniem dla naszych braci, co? Tak. Lojalność 2 na 10. No tak 2 na 10. Czy ja mogę jakoś boostować lojalność? Możliwe, że mogę, ale nie wiem. Także... Chyba kolejną osadę? Jakie mamy misje w ogóle? Mamy 3 misje. Dokonaj obrzęd. A, obrzęd miałem dokonać. Ekspansja leża. Kolonię mieliśmy zbudować, buntownicy. A, zaatakuj podczas... Kurwa, co za dzban. Co za dzban. Nie mogę! I wiecie, w czym jest teraz problem? No nie... Boże, jaką jestem amebą. Muszę im teraz anulować ten traktat. Przez 10 tur nie mogę ich zaatakować. O, niezawodność. I tak nam już spadło. Ja pierdziele. Dobra, na razie niech stoi. Co za dzban. Czekajcie, idziemy elfiaki wykończyć. Czekajcie. Jedno Mario, tak, tak, tak. A tu w ogóle jest osada do oblężenia, ale mogę szturmować. Zrób mi wieżyczkę. Zrób mi taran. Dwie tury będziesz to robić, bandy. To dobra. Mógłbym szturmować, ale to bym trolem musiał, znaczy ogry bym musiał poświęcić. Na razie kontynuuj oblężenie. Tak, na razie. A nam żarcie się wyrównało. Czemu nam żarcie się wyrównało? A, bo zarządzenie weszło. No i nice. Mówiłem, żeby to zarządzenie zrobić. Ty wejdziesz do osady. I będziesz rekrutował na razie dalej tych wataszków. Czy mogę coś zupgrade'ować? Tu mogę coś zbudować. Jakąś kolonię mieliśmy. Co to jest kolonia? Dół klanu, ukryte leże, składowisko broni. Tunel z alarmem. Kolonia ratlingów. O to mi chyba chodziło, nie? W ogóle w tych małych osadach opłaca się budować tylko budynki do trzeciego poziomu. Dzikie plany, przychody, a tu technologia się, rozwój, tempo, zupełnie spaczenie Skyven. Dobra, zbudujemy sobie tą kolonię, i tak na razie nie ma co budować. Dobra, rekrutujemy, tu zrobione, obrzęd mieliśmy dokonać. Co my możemy zrobić za obrzęd? Ten obrzęd blokowany po wydaniu planowanie po osiągnięciu przywódcą frakcji, po zbudowaniu nowej zarazy, po blokowaniu... No gówno prawda, że obrzęd... Kurwa, ale tym zrypałem. No nic, co to w ogóle jest? To są... jest armia Imperium, nie? Kirasjerzy, halabardzi... Co to Imperium mi robi w szczurzym, w szczurzolandzie? Wypierdzielać, to jest syndykalizm się szesz. Hej, jak uciekają. Typ nas zaatakował. Chcemy stoczyć tę bitwę? W sumie tak, bo nie chciałbym potracić tych szczuroogrów, a one są pobijane i tych spaczeńców z ogniem. Także myślę, że możemy sobie to stoczyć. Poza tym to jest fajna armia elfów. He, bez generała. Zanim zaczniemy ten piękny pojedynek z elfiakami, chciałem tylko zaznaczyć, że bardzo miło ze strony elfów, że nie chciały dać się oblegać w osadzie i przyspieszyły swoją agonię wychodząc z miasta. To bardzo miło z ich strony. Także docejmy, bo dzięki temu nie musimy oblegać tego przez ileś tur i tracić armii przy oblężeniu i wspinać się na mury. Bardzo miło z ich strony. Niesamowicie się z tego powodu cieszę. Oj, to jakaś luźna piechota, co to jest? Włócznicy szczurzych jebie... Czemu wy nie trzymacie linii, tylko jakoś jak horda biegacie? Aha, to są tacy... jacy włócznicy, ten jaki czepek na głowie ma. Okej, okay, dobra. Myślałem, że to jakaś lepsza piechota, to są po prostu szczury z dzidami, a nie włócznicy. Okej, okay. Dobra, tu Quicka w środku. Nasze dwie zawodowe piechoty. Szczurzy procarze. No, możecie gdzieś tu stanąć.
Łogry. Łogry poślemy flanką, niech się będą przebijać. Jest mało tych elfiaków, ale mają łuczników, więc trzeba uważać. Tych panów nie chciałbym potracić, więc na razie tak staniemy. Niech ogień przyjmą nasze... Gdzie wy jesteście? Tu jesteście. Wy będziecie zbierać ogień od elfiaków, także spoko. Okej, okay. Nice. A, wy w ogóle do mnie idziecie, spoko, ja też do was pójdę. Dzień dobry, zapraszam, go. Naprzód, idzie nawet do was cała horda. Cała horda na was idzie. Bardzo zbici idziecie, cieszy mnie to niesamowicie. Łucznicy przodem, jedną salwę chyba oddadzą zanim biegniemy. Potem tam ogrami tymi, bo najbardziej się oczywiście łuczników boimy, elfiackich. Ty, one już zaczęły strzelać, porąbany zasięg. No tak, no porąbany zasięg. No gdzie mi po szczurach biniesz, co ty mają rodziny, plany na przeszłość, co ty robisz, bandyto? Co wy robicie? Szybciej tymi szczurami, szybciej tam patatajaj. Szybciej! Dobrze, ci łucznicy się cofną, nie? Więc możesz się wbijać w tych. Wow, bo mi pobijałem te oddziały i to nawet hardo. Możesz w sumie, żeby przestali strzelać, zrespić tu oddział jeden. Okej, dziękuję. Też się wbijesz. Reszta niech biegnie na flankę, zapraszam. Razem z tymi. Czemu wy z tyłu zostaliście? Zapraszam. Teraz tak, procarzy moi, procarzy niech strzelają tutaj. Ci spacz ogień niech strzelają tutaj, zapraszam. Ty masz z tej strony, ty biegniesz tu. Quick niech gdzieś tam w środek się wrzuca. A ci na razie niech ładnie stoją z tyłu, ładnie wyglądają, okej? Okay? Nice, dobra. Plany. A, zrespili się, dobrze, dobrze. Chodzi o to, mogę wcześniej w sumie to zrobić, zapomniałem. Żeby zatrzymać łuczników, żeby nie strzelali. O, widzicie, ci się uciekają, a ci zaczęli się tu. Doskonale. Kurde, wcześniej trzeba było to zrobić. Odkryto nasze gówno, odkryto. A, szarża uderzać, nasi szczurzy przyjaciele, bić tych elfiaków. No tak średnio wam wyszło, no. Jednak elfy mają troszeczkę jakościowo lepsze jednostki, nie da się ukryć. Twój lord jest atakowany. Gówno, prawda, nasz... O, jakąś umiejkę dostał. Uderzenie wiatru, zadaje średnie obrażenia magiczne. Niska skuteczność przeciw pancerzowi. Uuu, ty. Jakiś czary mary możemy machnąć. No zrób tak. Nie no, tak nie będzie zrobić, halo. Cel jest za blisko. Co za blisko? No to tak zrób. O. Pokaż. Pokaż to uderzenie wiatru. Dobra, wy tu. Wy tu. A ty musisz niestety elfiaki ganiać. Zakręcaj, zakręcaj. Goń tych. Wbijaj się. Gdzie są ogry? Gdzie są ogry? O Jezus, one z tyłu gdzieś zostały. Wbijasz się tu. Dobrze, dobrze. Spacz ogień strzela. Halo, spacz ogień. Dobra, tu uciekaj, a w sumie was możemy tym złapać. No siema. Witam. Witam, pozdrawiam. Fajnych łuczników mieliście, dzień dobry. Dawaj, wbijaj się, wbijaj się tymi. Okej? Okay. Czy wy strzelacie, drodzy panowie? Ja bym chciał zobaczyć. Czemu wy w nich biegliście? No porąbało was. O rany. Okej. Okay. Ci uciekają, uciekinierów nie trzeba gonić, jeżeli uciekają poza mapę. I sobie poradzicie, poradzicie sobie. Tu jest największa bitka. Tu zaraz wyślemy te łogry. Gdzie są łogry? Mieliście się wbijać? Zapraszam. A, tu jest jeszcze jeden oddział łuczników, okej. Okay. Ale ich zmasakrujemy. Uderzać, husaria, dawszy. Jeszcze możesz tego użyć? Możesz, ale na razie nie ma gdzie. Od razu moralki poszły w dół. Okej. Okay. A ci procarze jak wyglądają? No, jak procarze, no. Ciężko, żeby inaczej wyglądali. W sumie tą elitę można tu posłać. Zapraszam. A wy mieliście strzelać? Panowie, okej. Okay. Tu zresp jeden oddział. Dzień dobry. Wy sobie radzicie, wy też sobie radzicie i wy się z tymi zajmiecie. Okej, okay, słodziutko, słodziutko. Żeby jak najmniej tych elitarnych oddziałów potracić, nie? O to się rozchodzi. Od razu moralki w dół poszły. Ej, fajne jest to respienie oddziałów, a my potem możemy kosztem żywności więcej tego wrzucić. Daj te łogry. Chodźcie już tu. Kilka też tutaj rzuć. Niech się na ten oddział rzuci. To rozbite, to jak rozbiście, możecie tym pomóc. Czemu nasi łucznicy nie radzą sobie z ich łucznikami? Halo, to są elfiackie łuczniki. O Jezu, ja go ciachnął po brzuszku. Spokojnie, spokojnie, szczurzy medyk cię poskłada. Ale nie, ci rękę odrąbał! Co wy robicie z moimi szczurkami? Ale ty więcej szczurów biegnie. Shalom, cześć chłopcy. Co tam? Cześć. Okay. Witam. Witam. Jeszcze jeden mogę teraz pić. Coś jeszcze chce walczyć? Jak gdybyście wy chcieli wracać czy coś. A nie chcecie. Cześć.
Muszę potrenować celowanie tym, żeby wybuch... Nie wiem, czy ten wybuch z tej ziemi daje im jakieś obrażenia, czy tylko ich odrzuca. Dobra, nice, wygraliśmy. Ale bardzo, bardzo miło ze strony elfów, że wyszły z miasta i nie musieliśmy tego szturmować. W sensie mury, wieże oblężnicze, strzelanie z murów, masakra. Zyskaliśmy... A, my za bitwę też samą zyskujemy 5 żywności. Zdobyto to łupy. Ej, my... My za wygraną bitwę też dostajemy żarcie. To bardzo fajnie, bardzo miło strony z elfiaków, że podczas bitwy ich sobie jemy. A resztę zrobimy tak, okej, cyk. Dzięki czemu chyba będziemy mogli szturmować już... Kurde, bo... Nie wiem kim jest ta pani, miła kapitana, kapitano Sicirio, albo facet, nie wiem, w dzisiejszych czasach to ciężko ogarnąć. Dlaczego przypłynęli, wypowiedzieli wojnę, jacyś piraci, biedny, szczurzy, imperialisto, znaczy syndykalistą, no. O! Even, zapytanie z ha. Ze Skawli przybywa przerażony posłaniec. Miasto dotknął ją rodzaj i potrzebna jest twoja pomoc. Jeśli pomożesz umocnić swoje pozycje, jeśli wyślij pomoc, to jest kwestia wojskowa. Ej, to jest ten chłop, co miał to, my go zrekrutowaliśmy, miał niską lojalność, nie? Stać nas, możemy wysłać pomoc, okej, okay, cyk. Przydzielone zadanie. Zbroja, zajmij ograb i zniszcz lub zbudź następującą obecna liczba. Trzymano misję, opracuj technologię, spoko. Czekajcie, co się tutaj dzieje? Tu jest jakaś flota piracka. 35 poziom, to się zrespiło, czym ty kurwa jesteś? Ja tu nic nie mam. Ta osada nawet praktycznie nie ma garnizonu. Czy ci piraci mogą chodzić po lądzie, czy oni tylko atakują nadmorskie osady? A nie możecie się nawzajem poatakować? Tu znowu te elfy przypłynęły. A tu kolejna armia wpłynie. Holipka, dobrze, że tą kolejną armię zrekrutowaliśmy. Dobra, ma 3 lojalności. Niski poziom lojalności zwiększy ją, wygrywa jej bitwy, werbu jednostki. A co się stanie, jak będzie miał niski poziom? Zmontuje się czy coś? Pewnie tak. Zrób mi z jednego proca, z dwóch procarzy i zrób tak. Niestety, myślałem, że zdobędziemy od razu tą osadę. Ale nie zdobyliśmy. Czy my chcemy to ręcznie robić? Bo oni są mocno poobijani. Dobra, już toczyliśmy bitwę w tym odcinku. Trudno, happens. Mam nadzieję, że nie stracę tych szczuroorów, bo one są mocarne. I spaczowni, i że mi Quick nie zginie. No, powiedzmy, akceptowalne straty. Pewnie jakbyśmy ręcznie zagrali. Rozmów pod Imperium. Zniszczenie. O, tu za zniszczenie żarcia dostajemy. Nie no, dobra, oczywiście grabież i okupacja, cyk. Dziękuję. Uzyskano cechę, uzyskano broń. Zadanie wykonane, ograb, spaczeńka, skarb, jest przydzielone zadanie. Skorzystaj z odpowiednich armii, właściciel, wygraj określoną liczbę bitew. Obecna, aha, mamy wygrać bitwę. Okej. Okay. Czekajcie, bo się strasznie dużo dzieje. To jest osobna prowincja, nie? No właśnie, osobna prowincja. Ty, Quick, masz pełną armię? Tak, ty masz 20 na 20, tylko masz strasznie pobijaną. I to jest to klan innych szczurów, który nam wojnę wypowiedział. Pójdziemy, zaatakujemy ich. Na razie ta armia musi robić za... Bo ty nie dojdziesz w jednej turze dość. I tak nie ma jak tego obronić. Kuła. Dobra, siedź na razie. Siedź na razie w tej osadzie. Tu można coś zbudować. Tajemne generatory. Przychody ze wszystkich budynków, spaczenie Skavenów. Na razie tutaj nic nie buduj. I ty tak musisz jedną turę siedzieć. Kurka. Tu mogę rozbudować, okej. Okay. Gniazdo, wychowalnia, przychody, rozwój, tempo uzupełnienia strat. Okej, okay. Nice. Możesz awansować. Cieszy mnie to bardzo. Zbroja z odłamków spaczenia, samoobrona, lojalność dla nowego wybrubowanego, naranienie agresorów, dyscyplina, szarp i rwi. Nie wiem, czy nie powinniśmy tego trochę odblokować. Bo to jest unikalna ścieżka rozwoju dla naszego Quicka jako bohatera. Dobra, na razie damy mu większy pancerz. Dostęp... Badania możemy robić! Dzikie plany! Lokalne możliwości werbunkowe plus 1. Pędzenie głodem, doświadczenie dla jednostek klan braci 5%. To jest dobre, więcej tempo... O, to jest zarąbiste uzupełnienie strat. Znaczy,
Mechanika zupełnie, teraz zając machnie krótki referacik, jest troszeczkę przegięta i psuje, bardzo psuje klimat Total Warów, jeżeli te armie się tak szybko uzupełniają i w ogóle ten system uzupełnień. Starsze przetrenowanie armii według mnie było trochę lepsze. Ale dobra, spoko. Niech będzie, skoro wszyscy z tego korzystają. Kurde, nie wiem czy tu coś budować. Był klanu z patrzeniem, przychody plus jeden. Bo brak skażenia, koszty werbunku. Dobra, machnij na razie w tej osadzie, żeby tu można było rekrutować. Potem najwyżej to przeniesiemy, bo tu się nie opłaca, bo to i tak jest trzypoziomowy budynek, to lepiej w tej mniejszej osadzie trzymać. Placówki gotowe, lordzie, panie. Twoje najtęższe i najambitniejsze umysły życzyły wymyślać tysiące nowych sposobów likwidacji twoich wrogów. Określ kierunki ich badań. Skarbie jest to 500 zrobiono od questa na opracowanie technologii. Otrzymujesz misję. Kurwa, to jest taki spam tych misji. Czasowa misja. Zniszcz frakcję w Worteca Świtu. No musimy się tam jakoś dostać. Oni mają 3 armie, ale 3 gówniane armie. A nareszcie teraz, kurde, 12 tur. Kryzys lojalności zażegnany. Nikomu nie można ufać, ale oznacza się już nieco wyższą lojalność. Pracowano technologię dzikie plany. To jest randomowo dostać. Na szczęście ta flota gdzieś na północ popłynęła. Na całe szczęście, tracimy jeden żarcia. Dostępne badania, poczekajcie. Pędzenie głodem. Co potrzebujemy, żeby to zrobić? Potrzebujemy wymagany budynek, śmietnisko. Tu na razie nie jest śmietnisko, ale będzie ściużysko. Co? O, tu możemy śmietnisko machnąć. Zrób śmietnisko. I zrób legowisko tych bandytów. No i teraz tak, moglibyśmy tam popłynąć. Ile ty tam będziesz płynął? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć tur potrzebujemy na samą podróż. Cholipka. Dobra, zdążymy chyba. Kurde, 12 tur. Mógłbym ich cofnąć tu, poczekać na uzupełnienie, a quickiem popłynąć. Lepiej mi było teraz dokończyć tą osadę, ale znowu z nimi powalczę, to pewnie jest pełna armia, bo to jest jedna prowincja, znaczy jej kraj z jedną prowincją, więc oni tu trzymają pełną armię i pewnie bym dużo potracił uzupełnienia, znowu cofanie się. Jeżeli chcemy zrobić tego questa i dostać trochę więcej spaczka myków, to pójdziemy na razie tu, zamienimy tych typów miejscami po prostu. Aha, nie da mieć miejscami, a nie zderzyć. Poczekacie na razie jedną turę. Tu quick sobie, tu będą też chyba wyższe uzupełnienia, bo to jest budynek do uzupełnień czy coś, nie wiem. Ten chłop, mamy 2400, kurde, strasznie dużo zarabiamy. Włócznicy klan braci. O, to są jacyś lepsi włócznicy. Zdecydowanie lepsi, nice. Zrób mi z dwie jednostki, jeżeli tam armię spróbujemy zdobyć czy coś. A ty też możesz tych lepszych włóczników? Nie możesz. Olipka. Okej. Obrzędu żadnego nie możemy zrobić. Żadnego obrzędu. Wypłyńcie sobie tam dalej. Tymi piratami też chyba się da gradać, bo był jakiś DLC o piratach. Nie wiem, ale ja tych DLC-ków mam tylko jeden, bo dostałem na Egipcjan. No się na mumie ten, no kuła szkielety, mumie czy coś. Koniec tury, cicho. Uzyskano cechę ład publiczny plus jeden, surowy. Nasz quick jest surowy. Cieszy mnie to bardzo. Bardzo nas to cieszy. O, i awansował w ogóle. Nice. Gruboskórny na wyższy poziom. Boli mnie to, że to jest lojalność minus jeden dla werbowanych jednostek. A jednostek, ale nie lordów. Czekajcie, jak to działa? Lojalność minus jeden. A tu chodzi o szarych proroków. A, bo tu chodzi o tych wszystkich bohaterów. Dobra, czaję, o co chodzi. Tam po uzupełnieniu teraz plus 10. To jest, kurde, to są tak dobre rzeczy. Nie no, pójdźmy w to. Skończymy. Nie wiem, czy tu też jest to jak ograniczenie na chyba 30 poziom maksymalny. Bo wszystkiego nie da się zrobić. Na pewno chciałbym skończyć drzewko, żeby Dash Quick był wataszką wojownikiem. Prawie pełna armia, spoko, możemy płynąć. Czekajcie, to są te żaby z północy, nie? To jest ta frakcja. Czy wy walczycie z tymi elfiakami? Pokażcie się, czekajcie, wy jesteście ty. Tak, wy walczycie z tymi elfiakami! O, bandyty osady chcą mi ukraść! Szybko, quick, płyniemy! Szybko! Jakbyś odpalił tą całą naprzód? Niewiele nam to da. A chłop jest blisko, może. Aha, czemu nie mogę zmienić na zwykły tryb? Zajebiście. Co to za statki? Po co ta kulka?
Co to za kulka? O co tu chodzi? Ej, a elfy jakie mają statki? A, burżuje jedne koło jakieś... Co porobiły? A te żaby jaki mają statek? Koło jakieś kamienne pływają. Ej, piraci... Ej, ale mamy najlepszy model statku. Co to kurwa jest? Spoko. Porekrutujemy się tu jeszcze? Myślę, że tak, zrekrutuj... pokaż mi tylko jeszcze pancerz 25, atak zwarcia 18-24. Kurde, w ogóle ci włócznicy klan braci są lepsi niż ci nasi klan bracia, chciałbym powiedzieć. Tylko mają niższą szarżę, ale spoko, możemy to zrobić. Tu się zaraz śmietnik skończy budować, to będziemy mogli kolejną technologię machnąć. Kurde, boli mnie to, że żarcie tracimy, nie podoba mi się to. Bo za jedno... O, możemy obrzęd przeprowadzić. Stosunki plus 13 z Skavenami. Na początku turu lordowie mają szansę na zmianę lojalności A2. Działanie, szansę na oddanie działania bohatera. Uzyskaj KRL. Tam byle jaki obrzęd przeprowadzić? Czy jakiś konkretny? Dokonaj obrzędu. Wykonaj rytuał mrocznych wróżb. To jest to? Nie wiem, czy to jest to. Czekajcie, bo się zgubiłem. Rytuał mrocznych róż. Nie mam takiego rytuału. A to jest... O, to chodzi! O rany! Ja myślę... A, dobra, bo to są obrzędy, a tu chodziło po prostu, żeby... O, no musimy kamyki nazbierać. Dobra, 11 tur, żeby do elfiaków się dostać. Dochód z plądrowania. O. Wiecie co, jak on się skończy... Jak on się skończy rekrutować, to pójdziemy, poplądrujemy tego typa. Zrobimy questa. No i wiedziałem, że chłop nas zaatakuje, tylko zmienił... Aha. No i chłop nam zaatakował tą armię. Tego quicka, który płynął, te elfiaki, co były obok. Szkoda, że nie ma bitew morskich, tylko nas wrzuci na bitwę lądową, ale spoko. Dobra, myślę, że możemy to stoczyć. Piechota morska, ona też są łucznikami. Kurwa, porąbany ten elf. Mamy jeden oddział kawalerii, zobaczymy jak kawaleria... Jak radzimy sobie z kawalerią. Dobra, to talent click. No dobrze, tam są elfiaki, mają jakąś pochodnię wieżyczkową, która świeci. Jakiś, nie wiem, gaz wydobywają i na zieloność się pali. I skrzeczy jak żaby. Ej, my też mamy. Znaleźliśmy chyba źródło gazu, będziemy bogaci. trochę gówniana mapa, bo jest wzgórze na środku. Oni nas atakują. Nie wiem, czy nie damy im przejść przez to i staniemy po prostu tutaj u siebie, żeby zająć fajną pozycję. Boję się, że tą kawalerią może mi krzywdę zrobić, więc nie chciałbym potracić tej armii, bo ta armia jeszcze musi zdobyć całą wielką osadę. Mieć ich włóczników trochę do przodu bym dał. No. Znaczy też stać nie możemy, bo on ma tych swoich piechotek. To jest piechota morska z Lorient czy z czegoś tam. Oni strzelają, także a jak wiecie, elfy są złe w strzelaniu, więc trzeba ich likwidować. Quicka oczywiście poślemy przodem, bo to jest nasz wataszka. Elitarna piechota, dwa oddziały, które mieliśmy na początku, robi za support. No i nasze Wunderwaffe, które każdą bitwę masakruje przeciwnika. Chociaż te elfy to są głównie włócznie, a włócznie są dobre na dużych wrogów. O kurwa, ten ma tego, spacz kamienia w sobie. Oddawaj bandyto, bo rytuał musiałem przeprowadzić. No chłop sobie spacz... Kolejny sobie jakiś spacz kamienie w łapę wmontowali, świdery jedne. No dobra, od flanki będziemy szli, nie? Ja. Okej, okay. Rozpocznij bitwę. Gdzie oni są? Tutaj są, okej. Okay. Biegną bandyty. Jeszcze chciałem sobie, jak czekamy. Siła broni 18, zasięg siła pocisków 139, siła pocisków 9. Co? 139 siła pocisków? To zadaje takie gigantyczne obrażenia? A mi się właśnie wydaje, że ten spacz ogień tak trochę gównianie działa, ale spoko. I tą piechotę strzelską przodem posyłasz, tak? No widzicie te łuki, kuła to dobrze walczy wręcz i strzela, także trzeba uważać.
Ale znowu idą zbici grupą. Okej. Jak będziemy w zasięgu. Chyba ten ich zasięg jest porąbany. Jak będziemy w zasięgu, będziemy od razu szarżować. Was już można tutaj w las posłać. Zapraszam. Samowłóczników. Nie wiem, gdzie oni mają jazdę. Gdzie macie jazdę? Tu macie jazdę. No i zarąbiście, panowie. Zarąbiście. Zapraszam. Zapraszam do nas. Okej. Go. Lecicie, żeby nie dać im strzelać. Zając amebo, zapomniałem, że możesz przecież respić tych. Zapomniałeś pewnie, nie? No oczywiście, że zapomniałem. Dobra, zrespij mi ich tu pośrodku. Tutaj, żeby dwa oddziały złapać. Okej. Nice. I wy będziecie, nie wiem, fokusować się strzelanie tu, a ty się quickem przebijasz na tych. A wy jesteście supportem, gdzieś tutaj idziecie do przodu. Nice. I wy w sumie też gdzieś tędy możecie przebijać. Okej, już strzelaj zaczęli po naszych. W sumie aż tak szeroko nie musicie iść. Okej. Ledwo co się zrespili, już uciekają. Walczyć, tchórze, walczyć! Ale dobrze, że ich zatrzymali. Halo, gdzie są moi włócznicy? Okej. To zobaczymy, jak szczury będą fruwać, bo widzę, że ta kawaleria to jest jakaś ciężka jazda, jazda szturmowa. Welp. Ale fajne czepki macie na głowach, takie spiczaste. Zobaczymy, jak nasi klan bracia będą fruwać. Tak. W sumie, daj tych na tych. Czekaj, bo chcę tą szarżę zobaczyć. Wychodźcie tu, a wy się w nich wbijajcie, tak samo wy możecie się w nich wbijać, okej? Okay? Pokaż mi tą szarżę. Pokaż, jak szczury fruwają. Chcecie zobaczyć fruwające szczury? Uraa, husaria ude... O kurwa, te konie skaczą, dzikie. Ja pierdzielę, ale mnie to zabolało. Znaczy, powinienem się płakać, bo mi szczury wytłukli, ale spoko. Śmiesznie to wyglądało. A, poczekajcie, bo też tu się wbiliśmy. Tu możecie walczyć, tu możesz im pomóc. Tu się wbijasz. Zapraszam do walki. Tu gdzieś środek się wbija. Wbijcie się w tego. To są wszystkie szczelaki. Halo, gdzie jest więcej naszej piechoty? Jeszcze tyle naszej piechoty tu jest? O rany. Dawaj was. Okej. Pójdziecie tędy i tych zaatakujecie. Mam nadzieję, że sobie poradzicie. Ten oddział mi wyparował, ale to co miał zrobić, to zrobił, czyli zatrzymał ich. O, leci sparz ogień. Podoba mi się to. Wy w sumie tak, w tych możecie wbijać. Gdzie jest Quick, ten szalony wataszka? W sam środek wleciał. Dobrze, idź na jego bohatera, książę. Ubij go. A, tu jest ta umiejka, zapomniał. Jak zbyt blisko. Dawaj tędy. Okej. Okay. Nice. Żeby przestali mi strzelać po moich. Okej. Okay. Spoko. Tu mi szczur został. Pomóż im. Okej. Okay. Nice. Jak ta kawaleria pokonana? Bo tu cała horda szczurów w nich. Oni chyba próbują uciec na moje. Dobra, lecą ogry. Lecą ogry. Dobrze. Co prawda też są włócznicy, nie? Jak przestajecie strzelać, to też jesteście włócznikami. Dobrze pamiętałem. A, tu już główna flanka rozbita. Za szybko, panowie! Chciałem popatrzeć, bo tu ładnie te animacje walki wyglądają. Za szybko, panowie. Tu te szczury się z lasu wylały, masakra. No dobra, więc... Ej, ale jeden oddział mi spanikował. Te ogry i to jest kawaleria na szybko popierdziela. Niech goni uciekinierów, bo chciałem jak najwięcej ich złapać. Bo im więcej złapiemy teraz. O, tu ci wróciła ta kawaleria, okej. Okay. Kurczcie się z nimi. Ten oddział daj mi tu, zapraszam. Tu jedni mi walczą, pomóżcie im. Okej, okay. Nice. I tu jeszcze ci się tłuką. Ej, ale halo, ogry. Macie ich gonić. Ty, ale te nasze szczury są szybsze, ale zwykła piechota ich dogania. To dobrze. Bardzo dobrze. Gońcie ich. Nice. Księcia tego im ubiliśmy? Tu ucieka książę. Weź ktoś go goń. Możecie tymi szczurami ich gonić. To mi oddział wrócił. To pomóżcie im tych ścigać. Okej. Okay. Gdzie wy jesteście? Halo, Quick? Bo piechota goni uciekinierów i mi procarze wręcz walczą. Halo, nie, spacz ogień ma nie walczyć, do tyłu. Do tyłu, panowie. Jednostka została wycięta w pień. Halo, dopiero co ich zrespiłem, bandyty, oddawać. Zrespi mi ich tutaj gdzieś, o. Cyk. Na środku, żeby ich zatrzymać, mi nie uciekali, okej? Okay? Te szczuro-ogry złapały tego księciunia? Nie wiem, czy wy go dobijecie. Dobrze by było, jakbyście go zabili. Bardzo dobrze.
No troszeczkę przypał, bo główne nasze siły, główna nasza piechota zaczęła gonić uciekających. Tu zostały dwa oddziały. A ci są zawzięcie uparci w nieumieraniu. Okej. Tak, żygajcie na Quicka, brawo! Wszystko, wyżygajcie wszystko w Quicka. Doskonale o zwycięstwo. Ich ścigać. Okej. I księciunia zabijcie! Ja chcę zabić księciunia. O, w drugą stronę. Dobrze, przesuwajcie go. Pomóżcie w zabijaniu księciunia, okej? Okay. Elfi książę bandycki. Nie uciekaj! Ale no tłuc go. Żeby jak najmniej... No nie, halo! Gdzie te ogry? Mieliście jedno zadanie! Nie, bo ucieknie! No jesteście beznadziejni. Piękna bitwa. Dobra, nieduże straty, płyniemy prosto. 329, oni praktycznie wszystkich stracili. Tylko szkoda, że mu księciunia nie ubiliśmy. Płyniemy prosto na osadę. Mam nadzieję, że te żaby mi nie okradną prowincji. Znaczy, ona tam ma beznadziejny jest ten klimat, ale w sumie nie wiem, czy tam się da radę. 145 też chore wyrole zabiły. O Jezus, dobre te spaszognie są. Nie wiem, czy to zniszczymy, czy będziemy okupować jakoś, bo tam problem będzie z utrzymaniem tego. 7 żarcia zyskaliśmy na tej bitwie, spoko. Szkoda, że tylko jeden oddział w sumie całkiem wyniszczyliśmy, bardzo dużo ich uciekło. Moglibyśmy w sumie uzupełnić trochę jednostki, 6%. Żarcia mamy dużo, wiecie co, uzupełnimy jednostki, bo ja chcę od razu płynąć, a nie będzie uzupełnień. Więc chciałem od razu płynąć na tą fortecę świtu, na pełnej, żeby jak najszybciej to zdobyć. Te żaby widzę, że wróciły, ta, zadanie wykona... Czekajcie, zbroja z odłamków spaczenia. Po pokonaniu wrogów Quick zostaje wezwany przez swych żałosnych przełożonych do powrotu do służby klanu Mors. Gawendel nie patrzy łaskawie na tych, którzy ignorują jego polecenia. Podkul ogon. Rozsądek musi wziąć górę nad pragnieniem zemsty. Nawet Quick widzi, że musi zadbać przede wszystkim o interesy klanu Mors. Zmiasz szczura. A nie, klan Mors może zaczekać. Honor Quicka jest o wiele ważniejszy. O co chodzi? Dobra, nie mam pojęcia, ale żaden szczur nie będzie rozkazywać naszemu potężnemu Quickowi, także zmierzymy szczura. Zdobądź następujący dochód z plądrowania. No to ja wiem. Moglibyśmy ścigać tych niedobitków. Tu też płynie niewielka armia, ale myślę, że ta osada się sama obroni. Tak, myślę, że spokojnie się sama obroni. A wy płyniecie, czekajcie, wam to zajmie 2 tury, a jakbyście płynęli normalnie, to wam to zajmie 3 tury. No to nie, no to płyniemy na pełnej. To w ogóle jest skarb do odkrycia, ale nie będziemy się zatrzymywać na niego. A, tu możemy od razu w drugiej turze zejść na ląd z tej strony. To nice. Na pełnej płyniecie, panowie. Na pełnej. Dobra, teraz tak. Co to znowu mi tu przypłynęło? Admirał Pijawka. Czemu oni wszyscy pływają po tych morzach? Tu nie ma bitew morskich. Ludzie, ogarnijcie się. Dziękuję. Podejdź mi na razie, szczurzy przyjacielu. O kurwa! Zawracaj, szczurzy przyjacielu. Run! Skąd oni tyle armii wytrzasnęli? Co to jest? Ja pierdziele, rekrutuj. Ej, wy widzieliście, co oni tam mają? No porąbani. Co chcemy rozbudować? Chyba stolicę, nie? Tak, go stolicę rozbudujemy i tu możemy śmietnisko wyższe. Czekajcie, nora niedorobców. To jest to, niedorobców, tak, to jest to. Nie chcę na razie budować, bo możemy teoretycznie stracić tą osadę. Rozbuduj i chyba nowa technologia weszła. Tak. Dla szczurzych niewolników koszty werbunku minus 5. Nie no, to możesz mi zrobić. Prędkość dla piechoty, dobre. Siła broni dla posłańców nocy. Doświadczenie. My chyba nie mamy posłańców nocy jeszcze. Takie średnie. Szczurzych niewolników, to klan braci. O, to by było dobre. Bo ta nasza piechota trochę gówniana, ale to spokojnie. To jest typowe dla syndykalistów. Jakiś obrzęd, te obrzędy są gówniane. Także skąd oni tyle armii natrzaskali? Co to w ogóle jest? Znaczy to są szczurzy niewolnicy, więc raczej jakoś tej armii jest beznadziejna. Posłańce nocy. Siła pocisków, okej, okay, jakaś... Gówniane te armii, ale dużo tego. Ja się boję, że nasz chłop tego nie ogarnie. Wyobrażacie sobie te... O, kurde, żarcie tracimy, boli mnie to. Wyobrażacie sobie te szczurogry wbijające się w taką pełną gównianą armię niewolników? Zaraz zobaczycie. Znaczy nie zaraz, bo najpierw musimy elfiaki wykończyć. Co tu jest? Łucznicy, szlachcic, czyli kolejny bohater w łucznicy. Dobra, gówniany garnizon, bo to jest drugiego poziomu. To jest księżniczka, ona szczela.
Wy nie zdążycie i wy też nie zdążycie. Nie, wy możecie zdążyć, ale wy na pełnej nie zdążycie. W sensie zdążycie na pełnej, ale prędkości, ale nie zaatakujecie nas, bo się wtedy nie da. Dobra, spoko. Więc co, mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się podobał. Dwie bitwy były. W następnym odcinku zdobywamy fortecę świtu. Możemy nawet ręcznie spróbować to oblężenie zrobić, bo chciałem ograniczyć straty. No i zobaczymy, czy będziemy to równać z ziemią. 10 tur. Czy będziemy równać tą osadę z ziemią, czy spróbujemy to utrzymać bez klimatu nie do zniesienia. Pewnie są jakieś modyfikacje, bo pamiętam, że do Warhammera 1 były, że te klimaty nie miały znaczenia. W sensie w sumie nawet w Warhammerze 1, jak była prowincja z klimatem nie do zniesienia, to się w ogóle nie dało nawet tego zająć, tylko można było zniszczyć. Pewnie jest, żeby to usunąć, ale ja na razie gramy na podstawce, w mody się nie bawię, bo za mało znamy podstawki, także co? Tu coś jest zniszczone. Ktoś cię zaatakował. Nie wiem, czy te nieszczuroludy. Nieszczurki spół. Ej, też macie z paczkami, oddawaj, bandyto. Ale skąd oni tyle tego wytrzasnęli? To zarabia 140. Ja nie wiem, jak oni. Chyba to coś jest nie tak, że oni to wszystko utrzymują. Coś jest oszukane. No nic, dobra, łapek górę, co wszyscy komentarze, trzymajcie się, na razie.